Cześć! Witam na moim kanale. Dzisiaj tania chińska izolacja płynie, kupiona głównie z ciekawości. Na ekranie cena i parametry. Ma być dobrą, wytrzymałą izolacją, do tego wodoodporną i znosić wysokie temperatury. Czy rzeczywiście tak będzie? Czy sprawdzi się w elektryce? Czy okaże się lepsza niż stosowana od dawna taśma samowulkanizująca? Sprawdzę, czy będzie wytrzymała, jak zniesie wysoką temperaturę i napięcie ponad 1000 V w wodzie. Zapraszam! Do testu wykorzystam popularny przewód 1,5 mm kwadratowego. Zaczynam od pomiaru rezystancji przed uszkodzeniem izolacji. Jak widać, rezystancja izolacji powyżej 200 megaohmów. Przy pomiarze napięciem ponad 1000 V. To parametry oryginalnej izolacji. Przydadzą nam się później do porównania. Pora uszkodzić izolację. Przymywam izopropanolem dla lepszej przyczepności. Nakładam izolację w płynie. Jest dość gęsta i całkiem dobrze się nakłada. Jeśli oczywiście jest swobodny dostęp do przewodu. Jeśli byłby to uszkodzony przewód w ścianie, byłoby to oczywiście trudniejsze. Ale w przypadku np. przewodu do jakiegoś urządzenia nie powinno sprawiać trudności. Nakładanie zajęło mi 2 minuty. Dodam, że pierwszy raz tą izolację nakładam i nie mam jeszcze wprawy. To krótko, w porównaniu z czasem na wyschnięcie. Według producenta to aż 4 godziny. Dla porównania naprawię też mniejsze uszkodzenie. Po 2 godzinach sprawdzam i izolacja jeszcze się nie utwardziła. Jest późno, więc zostawiam na noc. Pierwszy pomiar następnego dnia. Rezystancja izolacji nadal powyżej 200 megaohmów, więc jest ok. Ale co z odpornością na wilgoć? Czy tak jak pisze producent będzie wodoszczelna? Mam pojemnik z wodą, więc sprawdzę. Zanurzam w wodzie naprawiany fragment, pomiar i... 70 kOhmów. To zdecydowanie za mało. A co z właściwościami mechanicznymi? Izolacja nie odpada, wydaje się trwała. Dobrze łączy się ze starą izolacją. Jest natomiast mniej elastyczna w porównaniu do oryginalnej z tego przewodu. Sprawdzę jeszcze, jak się ma grubość warstwy do wodoodporności. Tym razem dużo grubsza warstwa i znowu czekam aż wyschnie.
Mierzę i otrzymuję 93 megaohmy dla napięcia powyżej 250 V. (73 megaohmy dla napięcia powyżej 500 V) i 50 megaohmów dla napięcia powyżej 1000 V. Mniej niż oryginalna izolacja, ale te wartości są już wystarczające. Porównajmy z taśmą samowulkanizującą. Tu nie czyszczę izopropanolem i od razu izoluję. Owijam kilka razy i gotowe. Nie muszę też czekać na wyschnięcie. Muszę przyznać, że jest to znacznie szybsze i wygodniejsze. A w przeciwieństwie do płynnej izolacji nie pobrudziłem się. Zmierzę rezystancję izolacji. Od razu w wodzie. Wynik? Powyżej 200 megaohmów dla napięcia większego niż 1000 V. Bardzo dobry wynik. Lepszy niż izolacji w płynie. Dla porównania zanurzam w wodzie wolny koniec przewodu. Wynik? 20 kOhmów. Praktycznie niewiele mniej niż cienka warstwa izolacji w płynie. To taśma samowulkanizująca zdecydowanie jest lepsza. Nie trzeba czekać na wyschnięcie, a odporność na wodę znacznie lepsza. Nie trzeba też zwracać uwagi na grubość warstwy. No i nie brudzi. A co z odpornością na temperaturę? Producent deklaruje 300 stopni Celsjusza. Hot ustawiony na 300 stopni na wylocie, więc nagrzeje izolację do temperatury znacznie niższej. Niestety, izolacja nie wytrzymała. Porównajmy z taśmą samowulkanizującą. Tu producent deklaruje 260 stopni Celsjusza. I jak widać, przy takim samym grzaniu nie ma żadnych oznak uszkodzenia. Do czego więc taka izolacja w płynie się nadaje? Na przykład do napraw izolacji cienkich przewodów, czy przewodów do urządzeń, które nie są narażone na działanie wody, czy wysokich temperatur, i gdzie czas oczekiwania na wyschnięcie nie jest istotny. Zapraszam serdecznie do komentowania i subskrybowania kanału. Ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.